Dzień dobry, serdecznie Państwa witam na kolejnej części z serii Czy Bóg zachowa swoich? Tak, Bóg zachowa swoich, część 50. Dzisiejszy temat związany jest z tym, że zbawienie jest nieutracalne. Jest to zasada wyrażona w Biblii, którą możemy przedstawić słowami raz zbawiony, na zawsze zbawiony. I dowodzi tego to, że Pan Jezus Chrystus, będąc w niebie, cały czas wstawia się za każdym wierzącym nieustannie. Nieustające wstawiennictwo Jezusa jest dowodem na to, że zbawienie jest wieczne, że zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Owocem dzieła Chrystusa było obdarowanie każdego, nawet najsłabszego chrześcijanina, pozycją doskonałości. Obdarowanie każdego wierzącego pozycją doskonałości przed Bogiem. I to jest wyraźnie powiedziane wielokrotnie w Piśmie Świętym, choćby nawet takie słowa jak albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To jest cytat z listu do Hebrajczyków. I Pan Jezus Chrystus wprowadził nas w Bożą obecność na podstawie Jego własnej akceptacji, autorytatywnie, przez wzgląd na godność swojego imienia. Osoby i dzieła, aby, jak mówi apostoł Jan, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. I o tym możemy przeczytać w pierwszym liście Jana, 4 rozdział, 17 werset. Pierwszy list Jana. Czwarty rozdział. 17 werset. Po to miłość została z nami pełna, abyśmy ufność mieli w dniu sądu, bo jak On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Taka właśnie jest ustalona pozycja najsłabszego baranka, najsłabszej owieczki w statku odkupionym krwią Chrystusa. Nic tego nie jest w stanie ruszyć. Nie może być inaczej. Albo to jest prawdą, albo wieczne potępienie dla każdego, ponieważ nikt nie jest w stanie zapracować sobie na zbawienie. Nie ma miejsca pomiędzy doskonałą pozycją przed Bogiem a stanem winy i upadku. Jesteśmy albo w naszych grzechach, albo w Chrystusie. Nie ma miejsca na kompromis. Nie ma miejsca na miejsca szarości. Jesteśmy albo okryci winą, albo doskonali w Chrystusie. Lecz wierzący na podstawie autorytetu Ducha Świętego jest określony na kartach Pisma Świętego, Biblii, Słowa Bożego, doskonałym w Chrystusie. Doskonały w Chrystusie. O czystym sumieniu. Nie ma żadnej świadomości grzechu taki zbawiony. Jeżeli ma taką świadomość grzechu, to jeszcze nie jest zbawiony. Jest to człowiek idący na wieczną zagładę, szeroką drogą do piekła. Więc jeżeli masz jeszcze świadomość grzechów, no to niestety jesteś w bardzo niebezpiecznym stanie. Jesteś niedaleko być może Królestwa Bożego, ale jeszcze nie jesteś w nim. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Tylko w Chrystusie jest jedyny ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu, który ma świadomość grzechów. Więc jeżeli mamy tutaj wyraźnie powiedziane w Słowie Bożym, że chrześcijanin jest o czystym sumieniu, nieustannie doskonalącym się, czystym
całkowicie tym sumieniu. I ten chrześcijanin jest przyjęty w umiłowanym i jako taki umiłowany jest sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Każdy wierzący, najsłabszy wierzący. Więc jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, masz to wszystko. Jeżeli nie masz tego wszystkiego, znaczy, że nie uwierzyłeś w Pana Jezusa. A to wszystko dzięki ofierze krzyża. Drogocenna, odkupieńcza śmierć Chrystusa stanowi dla chrześcijanina niezachwiane oparcie. I to jest wyraźnie powiedziane w Słowie Bożym, lecz On jedną ofiarę złożywszy za grzechy, na wieki zasiadł po prawicy Bożej. Tak, siedzący Chrystus jest chwalebnym potwierdzeniem i doskonałym opisem pozycji, jaką cieszy się każdy chrześcijanin przed obliczem Bożym. Pan nasz Jezus Chrystus, Pan Jezus Chrystus, uwielbiwszy Boga przez uwolnienie nas z grzechów i poniesienie za nie należnej wyrokiem Bożego Sądu kary, przyznając się do nas, wprowadził nas nie tylko do miejsca odpocznienia i pokoju, lecz także do stanu całkowitego uwolnienia spod panowania grzechu i zwycięstwa nad wszystkim, co może być skierowane przeciwko nam. Czy to skryty grzech, czy lęk przed szatanem, prawem, lęk przed zakonem, lęk przed obecnym złym światem. Chrześcijanin nie ma żadnej świadomości grzechów, bo już wszystkie grzechy zgładził Pan Jezus Chrystus. Taka jest, i ja mogę to setki razy tutaj podkreślić, powtarzać, ustalona raz na zawsze pozycja każdego wierzącego Bogu. W świetle Pisma Świętego tak jest. Dlatego Cię zachęcam do niezadowalania się czymkolwiek innym, jak tylko Chrystusem. Zachęcam Cię, abyś zaniechał, zarzucił, oddalił się od wszystkich pogmatwanych nauk i liturgii, które ponownie skazują duszę na dystans i mrok niewoli starego judaizmu, niedoskonałego systemu, z którym Bóg zerwał, jako że nie był w stanie sprostać Jego świętemu zamysłowi i zadowolić Jego miłującego serca. Bóg pragnie obdarować wiernych doskonałym pokojem, wolnością i bliskością siebie, i to na zawsze. I to jest oczywiste. Wzywam każdego, kto uwierzył Panu Jezusowi i nie ma znaczenia, w jakich odłamach się chrześcijaństwa znajdujesz, abyś rozważył i ocenił, jak po prostu jest to ważne, jak pojmujesz i jak korzystasz z prawdziwej chrześcijańskiej pozycji wolności, przedstawionej na podstawie Pisma Świętego. Uczciwie i dokładnie porównaj nauki oficjalnego, nominalnego kościelnojaństwa, chrześcijaństwa z nazwy, ze Słowem Bożym, a zobaczysz, jak dalece się zgadzają. Jedynie wtedy dasz radę dostrzec, w jakiej sprzeczności są one wobec żywej nauki Nowego Testamentu, pozbawiając każdą duszę drogocennych przywilejów, jakie się należą ludziom wierzącym. Tak właśnie wyglądał moralny dystans charakterystyczny dla prawa mojżeszowego. Trzymanie się tego prawa mojżeszowego jest godnym ubolewania błędem. Zasmuca to Ducha Świętego, rani serce Chrystusa, hańbi łaskę Bożą, zaprzecza podstawowym stwierdzeniom Pisma Świętego o zbawieniu. Ten opłakany stan tysięcy dusz, jak to widzimy w rzeczywistości, jest skutkiem błędnych nauk kościelnojaństwa, kościelnych
formuł i wyznań wiary, czy wśród wielkiej grupy, wielkiej rzeszy wyznawców możesz wskazać kogoś, kto cieszy się całkowicie czystym sumieniem, nie ma żadnej świadomości grzechów, ma pokój z Bogiem i duchem synostwa się charakteryzuje taki człowiek. Możesz to wskazać? Czy nie jest prawdą, że systematycznie wpaja się wiernym, iż szczytem bezczelności, zarozumiałości jest mówienie o całkowitym odpuszczeniu grzechów? Jest zarozumiałością mówienie o posiadaniu życia wiecznego, nawet jest takie sformułowanie, grzech zuchwałej ufności. Jest dla nich szczytem bezczelności mówienie o usprawiedliwieniu we wszystkim, o przyjęciu do grona zbawionych w umiłowanym Synu, Panu Jezusie Chrystusie, o zapieczętowaniu Duchem Świętym, o pewności wiecznego złączenia z Chrystusem przez obecność Ducha, czy choćby ten temat, którym się dzisiaj zajmujemy, mówienie o nieutracalnym zbawieniu z łaski Bożej, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Wieczne bezpieczeństwo każdego dziecka Bożego jest zaprzeczane przez kościelnojaństwo. Czy w praktyce oficjalnego nauczania kościelnego, kościelnojaństwa, te prawdziwe chrześcijańskie przywileje, które przed chwilą wspomnieliśmy, nie są odrzucone i przemilczane? Niestety są. Czy nie uczy się tych wiernych kościelnojaństwa, że jest niebezpiecznie być zbyt pewnym zbawienia, że jest moralnie bezpieczniej żyć w niepewności i obawie, że jedyną pewnością, jaką możemy mieć, to zwiewna niepewność nazywana bezczelnie nadzieją, że być może po śmierci, być może, chyba raczej pójdziemy do nieba bardziej niż do piekła. Co stało się z nauczaniem wspaniałej prawdy o nowym stworzeniu? Słyszałeś kiedyś kazanie o nowym stworzeniu? Co stało się z nauczaniem wspaniałej prawdy o wszczepieniu i ukorzenieniu w tego, czyli w Chrystusa, który zmartwychwstał i uwielbiony oręduje za nami w niebie? Czy się nie pozbawia ludu radości, ukrywając przed tymi ludźmi wszystkie te wspaniałe rzeczy, którymi Bóg hojnie obdarowuje swoich umiłowanych? Niestety. Niestety. Kiedy uświadomisz sobie, dlaczego tak się dzieje, dostrzeżesz, że owieczki Chrystusowe rozproszone są po niedostępnych górach i ciemnych dolinach. Dusze ludu Bożego trzymane są w mrocznym dystansie, który cechował, charakteryzował system judaistyczny. Nieznane im jest znaczenie rozdartej zasłony. A przecież rozdarta zasłona oznacza wolny przystęp do Boga. A więc jeśli wiesz, że Chrystus umarł za ciebie i uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi ku zbawieniu, masz nieskrępowany, wolny dostęp do Boga. Zasłona rozdarta i niebo otworzone. Nieznane jest im także poczucie bliskości Bożej oraz nieznana im jest świadomość przyjęcia w grono zbawionych przez umiłowanego Syna. Nawet tak cenna rzecz, sam stół pański spowity jest chłodnym półmrokiem przesądów i otoczony odrzucającą barierą mrocznego i odpychającego legalizmu. Dokonane odkupienie, pełne odpuszczenie grzechów, doskonałe usprawiedliwienie przed Bogiem, przyjęcie w zmartwychwstałym Chrystusie, duch usynowienia, jasna i błogosławiona nadzieja przyjścia, rychłego przyjścia
Chrystusa, przyjścia oblubieńca po Kościół. Wszystkie te doniosłe, wspaniałe realia przywilejów dla Zgromadzenia Bożego, Kościoła Bożego, Zboru Bożego są w praktyce przemilczane przez zinstytucjonalizowaną machinę religijną, przez kościelnojaństwo. Wiem, może ktoś powie, że to zbyt przygnębiający obraz tu przedstawiłem. Ja niestety wyznam, że obawiam się, że jest gorzej niż to na pozór wygląda. Nie chodzi tu tylko o oficjalne systemy zwane tak zwanymi kościołami, zborami, zgromadzeniami, ale także o stan tysięcy dusz prawdziwie wierzących. Gdyby dane było nam ujrzeć ten stan takim, jakim widzi go Bóg, złamałoby to nam serce. Dlatego jesteśmy przymuszeni rozumieć to, że jedynie przedstawianie prawdziwego, Bożego rozwiązania, jakie Bóg ma dla opłakanego stanu tak wielu spośród dzieci Bożych, spośród Jego ludu, to jest właściwa droga. Przedstawianie prawdy o wstawianiu się Chrystusa. Więc dzieło dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa za każdego wierzącego i to jest fakt. Poświęciliśmy dotąd sporo miejsca dziełu dokonanemu dla nas przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaleniu wszystkich, co do jednego, przeszłych, przyszłych i teraźniejszych, wszystkich grzechów. Oddaleniu wszystkich naszych grzechów. Potępieniu grzechu, bo to też się stało na krzyżu Golgocie. Grzech został potępiony. Przez co uzyskaliśmy ich pełne odpuszczenie oraz zupełne, całkowite uwolnienie spod panowania grzechu. Chrześcijanin nie tylko ma odpuszczenie wszystkich grzechów, nie ma żadnej świadomości grzechów, ale ma też wyzwolenie z nich. Chrystus umarł za niego, lecz i ten chrześcijanin umarł w Chrystusie. Stąd ten chrześcijanin umarły w Chrystusie jest wolny jako ktoś, kto powstał z martwych i żyje dla Boga w Jezusie Chrystusie. Jest już nowym stworzeniem. Przeszedł ze śmierci do życia. Śmierć i sąd ma już za sobą. Ten sąd poniósł Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. A przed sobą taki chrześcijanin ma jedynie chwałę. Chrześcijanin otrzymał nowe imię i można użyć takiego terminu świetlana przyszłość jest jego własnością. Wiemy, że takie stwierdzenia, skoro wiemy, że takie stwierdzenia dotyczą każdego prawdziwego dziecka Bożego, czyli narodzonego na nowo chrześcijanina, a potwierdza to stwierdzenie nam Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte, to czego więcej można oczekiwać? Niczego, jeśli chodzi o tytuł własności, pozycję albo nadzieję. W tym wszystkim otrzymaliśmy Bożą doskonałość. I tak jest, to już jest fakt. Jednakże nasz stan nie jest doskonały. Podobnie nasze codzienne chodzenie nie jest doskonałe. Jesteśmy nadal w naszych ciałach dotknięci ułomnościami, wystawieni na rozmaite pokusy, narażeni na potknięcia, upadki i zbłądzenie. W naszym sercu są nasiona każdego grzechu, który można sobie wyobrazić. I każde z tych nasionek jest gotowe do zakiełkowania i wyrośnięcia i wydania owocu śmierci. Więc nie jesteśmy w stanie sami z siebie poprawnie myśleć ani utrzymywać się przez
moment, nawet przez mikrosekundę, w błogosławionym stanie, do którego zostaliśmy łaską przywiedzeni. Faktem jest, że mamy życie wieczne. Faktem jest, że jesteśmy złączeni mocą Ducha Świętego z naszą głową w niebie, czyli z Chrystusem. Także na wieki jesteśmy bezpieczni, bo jest kto raz zbawiony, na zawsze zbawiony. I nie ma żadnej wątpliwości co do tego. Nic nie może zaszkodzić naszemu życiu, skoro jest ukryte w Chrystusie. Tym niemniej, mimo że nic nie może dotknąć naszego życia, ani ingerować w naszą pozycję, widząc nasz niedoskonały stan, chwiejny krok i narażoną na przerwę społeczność z Bogiem, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo potrzebne jest każdemu z nas wierzącemu wstawiennictwo Pana Jezusa Chrystusa. I to jest dodatkowe zabezpieczenie naszego wiecznego zbawienia. I właśnie dlatego jest wstawiennictwo Chrystusa za nami. Pan Jezus zasiada po prawicy Bożej, nieustannie się wstawiając za każdym dzieckiem Bożym, za każdym chrześcijaninem. Dzięki dokonanemu dziełu odkupienia jedynie Pan Jezus Chrystus, jedynie On może skutecznie wstawiać się za nami w niebie przed naszym Bogiem. Pan Jezus Chrystus, On, jest On zatem naszą sprawiedliwością, także po to, aby podtrzymywać więź z Bogiem, ustanowioną przez Jego odkupieńczą śmierć za nas. Tak więc, jeśli weźmiemy list do Rzymian, 5 rozdział, 10 werset, czytamy, bo jeżeli będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, zachowani będziemy przez życie Jego. Tak więc widać, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Podobnie w liście do Hebrajczyków w rozdziale 4. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Dalej w 7 rozdziale listu do Hebrajczyków. Ale ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Ponownie werset 24 tego rozdziału. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I temat ten podejmuje również
apostoł Jan w pierwszym liście Jana. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i całego świata. Cóż za wspaniałe słowa pociechy dla szczerego chrześcijanina. Świadomego swoich słabości, ułomności i potknięć. Jak można w świetle przytoczonych dowodów ze Słowa Bożego, przytoczonych wypowiedzi Pisma, nie mówiąc o własnej świadomości niedoskonałego stanu, poddawać wątpliwość potrzebę nieustannego wstawiennictwa Chrystusa? Czy może się znaleźć ktoś, kto po przeczytaniu listu do Hebrajczyków i obserwacji stanu i życia najbardziej nawet zaawansowanego chrześcijanina może zaprzeczyć potrzebie kapłaństwa i wstawiennictwa Chrystusowego? No dla kogo, jeśli wolno tak spytać, żyje i działa obecnie Chrystus po prawicy Ojca? Czy może dla świata? Z pewnością nie, gdyż mówi o tym wyraźnie 18 rozdział Ewangelii Jana w takich słowach. Ja za nimi proszę, nie za światem. Werset 9. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi. Kim są więc oni? Ostatkiem z Izraela? Jeszcze nie. Nadejdzie czas i na ten ostatek. Tymi, za których modlił Chrystus, tymi, za których modlił się Chrystus, są dzieci Boże, wierzący chrześcijanie, przechodzący przez ten grzeszny świat, narażeni na upadek i zbrukanie na każdym kroku ich pielgrzymki. Dla nich jest kapłańska służba Chrystusa. On zmarł, aby ich oczyścić. On żyje, aby utrzymać ich w czystości. Przez śmierć swoją zniósł On naszą winę, a żyjąc oczyszcza nas działaniem Słowa w mocy Ducha Świętego. On jest tym, który przeszedł przez wodę i krew, o czym czytamy w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 6 werset. Ten jest, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch świadczy, bo Duch jest prawdą, albowiem Trójca jest, która świadczy na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ta Trójca jednością jest. W ukrzyżowanym Zbawicielu mamy odkupienie i oczyszczenie. Podwójny strumień z przebitego boku Chrystusa ukrzyżowanego za nas. Każda wszelka chwała Jego imieniu. Tak więc w drogocennej śmierci Chrystusa mamy wszystko. Problem naszej winy zgładzony. Zgładzona krwią odkupienia ta wina została. Nasze codzienne niedociągnięcia mamy orędownika u Ojca, wspaniałego arcykapłana u Boga. I to na przykład takie słowa, a jeśli by kto zgrzeszył. Nie mówi tutaj, a jeśli by kto pokutował. Bez wątpienia musi być pokuta i własny osąd.
jak do nich dochodzi, skąd się one biorą i co je zapoczątkowuje i wywołuje? Oto odpowiedź. Mamy orędownika u ojca. A skoro mamy orędownika u ojca, to mamy tą pewność zbawienia, że zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Bo odpowiedź mamy orędownika, mamy orędownika, tego, który się za nami wstawia, orędownika u ojca, oznacza, że to jego nieustanne wstawiennictwo przywodzi grzesznika do łaski, pokuty, upamiętania, uznania się przed Bogiem i wyznania grzechów. Niezwykle ważne jest dla chrześcijanina uświadomienie sobie znaczenia kapłaństwa i orędownictwa Chrystusa. Czasami błędnie rozumujemy, gdy zdarzy się nam potknięcie, upadek, że powinniśmy uczynić coś w naszej mocy, aby naprawić sprawę pomiędzy naszą duszą a Bogiem. Przez to zapominamy o tym, że nawet zanim sumienie nasze uświadomi nam nasz upadek, błogosławiony nasz orędownik był już w tej sprawie u Ojca. I to właśnie Jego wstawiennictwu zawdzięczamy łaskę pokuty, wyznania i przywrócenia. Przecież tak Słowo Boże mówi, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy. Cóż takiego mamy? Czy powrót do krwi? Nie. Zwróć uwagę, że Duch Święty tutaj oznajmia, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Dlaczego spośród wszystkich dostępnych cech, atrybutów Jego charakteru w tym miejscu wymieniony jest właśnie sprawiedliwy? Dlaczego nie łaskawy, miłosierny czy współczujący, a sprawiedliwy? Czyż On takim nie jest? Tak, Pan Jezus jest łaskawy, Pan Jezus jest miłosierny, Pan Jezus jest współczujący, ale jest wymieniony sprawiedliwy. Z pewnością jest sprawiedliwy, współczujący, łaskawy, ale tu podkreślono sprawiedliwość. Tylko jako sprawiedliwy przedstawiciel przed Bogiem, sprawiedliwego Boga, mimo naszych błędów, grzechów i upadków, Pan Jezus Chrystus jest w stanie pewnie i skutecznie wstawiać się za nami, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Nimi, czyli nami. Dlatego nie zawsze mamy tutaj troskać się o takie rzeczy związane ze zbawieniem, bo zbawienie jest z łaski, niezależne od uczynków. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. I możemy być pewni, że bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. Dlatego, że zawsze żyje, może też zbawić na zawsze, do samego końca, tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Czy tak nie mówi właśnie list do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. Co za wspaniałe zapewnienie dla każdego przedstawiciela ludu Bożego. Jak potrzebne jest naszym duszom zagłębić się w pełne znaczenie tej prawdy. Niektórzy niestety powątpiewają w swoją pozycję chrześcijańską, nieświadomi tego, co już dla nich zrobił Chrystus. Z drugiej strony inni mają tak jednostronny obraz chrześcijaństwa, że nie dostrzegają potrzeby tego, co obecnie Chrystus robi, czyni dla nas. Oba te stanowiska wymagają poprawy, korekty.
Pierwsze jest nieświadomością zakresu i wartości dokonanego odkupienia przez Pana Jezusa Chrystusa. Drugie natomiast słuszności i potrzeby ustawicznego wstawiennictwa. I uważajmy bowiem, bo jesteśmy przekonani, że nasza pozycja, stan jest już doskonała i jak powiada apostoł, jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Gdyby jednak tak było do końca, z pewnością nie potrzebowalibyśmy kapłaństwa czy wstawiennictwa, tymczasem stan nasz jest taki, że apostoł dodaje, a jeśli by kto zgrzeszył. Dowodzi to, że potrzebny jest nam orędownik. Dzięki Bogu. Mamy orędownika nieustannie wstawiającego się za nami. Mamy go nieustannie wstawiającego się za nami. Żyje on i służy na wysokości. To on jest naszą sprawiedliwością przed Bogiem. To on żyje i podtrzymuje nas w niebie, ilekroć zbłądzimy tu na ziemi. To on jest tym świętym i nierozerwalnym ogniwem więzi duszy naszej z Bogiem. I tego się trzymajmy. Była to 50. część serii Bóg zachowa swoich. Tak, Bóg zachowa swoich. Właśnie dlatego, że Chrystus stawia się za każdym swoim. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli chcecie otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, proszę do mnie napisać. I dziękuję za uwagę. Z Bogiem.